Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z wielkiego przeglądu aktualizacji Adventure Update 1.8. Zacznijmy od krótkiego wstępu. Jak wiecie, postanowiłem utworzyć zbiór bardzo dokładnych filmów, opisujących zmiany, które zaszły w Władce 1.8. Każdy film będzie poświęcony innej dziedzinie, aczkolwiek może się zdarzyć, że będzie zawierał informacje, które należą do kilku dziedzin. I w tym momencie pojawia się słowo interaktywne filmy. Co to znaczy? Dajmy sobie przykład, że jesteśmy teraz w menu głównym, jak widzicie, mam zedytowanego tak zwanego splasha, czyli ten żółty napis. I wy na przykład chcielibyście się dowiedzieć o tym trochę więcej. Na przykład jak takiego splasha edytować. W takich sytuacjach w głównym filmie, czyli w tym, pojawi się mała miniatura innego filmu, na którą zainteresowani będą mogli kliknąć, po czym automatycznie bez zamykania tego filmu zostaną przeniesieni do tamtego. Czyli jak już obejrzycie tamten, to będziecie mogli wrócić do tego bez potrzeby jakiegokolwiek przewijania. Taki sposób ma zagwarantować maksymalną swobodę przy najmniejszej ilości spędzonego czasu przed monitorem. Czyli klikasz to, co Cię interesuje, a resztę omijasz. Pod koniec wszystkich filmów dotyczących tej aktualizacji pojawi się także czysto interaktywny ekran, na którym będziecie mogli wybierać odpowiednie działy, które zaszły zmiany. Tyle jeżeli chodzi o wstęp. Dzisiaj, tak jak się należy, zaczniemy od podstaw. Będzie krótko i na temat. Opiszę Wam, co zmieniono w opcjach gry, jak posługiwać się nowymi funkcjami tworzenia światów, dodawania serwerów, opiszę pokrótce Creative Mod, powiem czym jest FOV oraz opiszę inne czysto techniczne zmiany. Miłego oglądania. Zacznijmy od elementarnych podstaw, czyli nowe logo Mojanga. Wcześniej było takie, teraz wygląda tak. Moim zdaniem w tej chwili wygląda 100 razy lepiej. Przechodząc do menu głównego gry, od razu zobaczymy bardzo dużą zmianę. A mianowicie teraz, zamiast zwykłej ściany z dirta, zauważymy, że jako tło użyto bardzo ładnego krajobrazu w Minecrafcie. Dodano efekt rozmazania, co jeszcze zwiększa tutaj potencjał tego tła i po prostu jest o wiele lepsze. Na dodatek zmieniono pozycję wersji gry, umieszczono ją w tej chwili w lewym dolnym rogu. Teraz przejdźmy do zakładki Multiplayer, w której także doszło kilka znacznych zmian. Na pierwszy rzut oka widzimy kilka nowych przycisków. Zaczniemy od przycisku Direct Connect. Tutaj, jak pamiętamy ze starszych wersji, możemy bezpośrednio podłączyć się z wybranym serwerem, którego IP przepiszemy lub wkleimy. Klikamy Join Server i automatycznie nas podłączy. Kolejną opcją, która została dodana w tej wersji, to lista serwerów w grze. Możemy stworzyć listę naszych ulubionych serwerów. W tym celu klikamy przycisk Add Server. Wpisujemy nazwę serwera. Ja tu wpiszę losowy numer 1. Wpisujemy adres IP albo go wklejamy. Klikamy Done i jak widzimy na liście pojawi się nasz pierwszy serwer. Jest jego nazwa, jest jego adres IP. Także mamy wiadomości o ilości slotów, o ilości aktualnie, o aktualnej ilości graczy, jak i zasięgu do samego serwera. Tych serwerów możemy mieć kilka. Dodajmy sobie jeszcze jeden. To będzie także losowy numer 2. No jak widzimy, tym razem serwer ma 100 slotów, gra aktualnie 19 graczy i podłączenie do niego jest całkiem, zasięg do niego jest bardzo słaby. Teraz możemy przeprowadzać na tych serwerach na liście kilka operacji. Możemy edytować przyciskiem Edit. Tutaj możemy zmieniać IP jak i nazwę. Możemy się do nich podłączyć za pomocą przycisku Join Server. Możemy usunąć przyciskiem Delete. Możemy odświeżyć przyciskiem Refresh, dzięki czemu odświeży nam się tutaj zasięg do serwera, liczba graczy i tym podobne. No a przyciskiem Cancel oczywiście wracamy do menu głównego gry. Jeżeli chodzi o serwery, to została także dodana lista graczy. Aby włączyć listę graczy, przyciskamy przycisk Tabulator. Jest to przycisk z lewej strony od Q. Po naciśnięciu tego przycisku widzimy wszystkich graczy, ich nazwy oraz ich podłączenie do serwera, czyli o jakiej wartości jest. Czym mniejsze podłączenie, tym oczywiście większy lag i tym większy ping. Teraz zajmijmy się grą jednoosobową.
Stwórzmy nowy świat. I tutaj widzimy już pierwsze zmiany. Stwórzmy sobie New World 1. I tutaj możemy teraz wybrać Game Mode. W chwili obecnej jest Mode Survival. Czyli ten, co znacie z wcześniejszych wersji. Mamy także możliwość zmienienia tego modu na mod Creative. I w tej wersji mamy kilka dodatkowych możliwości. Możemy na przykład latać, mamy dostęp do wszystkich przedmiotów, są one nieskończone i możemy niszczyć każdy blok jednym uderzeniem, także bedrock, czyli możemy wyjść poza nasz świat. Teraz tutaj, jak widzimy, nie wpisujemy seeda przy głównym tworzeniu świata, lecz musimy kliknąć na zakładkę More World Options. Klikamy na nią i tutaj pojawia nam się okienko, gdzie możemy wpisać seeda. Ja tu polecam fajnego seeda, jeżeli jeszcze nie czytaliście moich biuletynów, a mianowicie Gimme a Break. Dzięki temu seedowi pojawimy się od razu w wiosce. Tutaj mamy kolejną opcję, czyli Generate Structures. Tutaj możemy włączyć lub wyłączyć generowanie wiosek, dungeonów i tym podobne. Oczywiście ja to na razie włączę. Klikamy Done i w tej chwili możemy już kliknąć Create New World. Dla powtórzenia, latamy klikając dwukrotnie przycisk spacja. Oczywiście wyłączamy latanie ponownym dwukrotnym kliknięciem spacji. Dostęp do wszystkich przedmiotów uzyskujemy poprzez otwarcie ekwipunku. Tutaj mamy całą listę wszystkich przedmiotów. Oczywiście wszystkie są nieskończone. Bloki niszczymy po prostu klikając na nie jednym uderzeniem. Tak samo działa to w przypadku Bedrocka. Wróćmy teraz do opcji, które chciałem Wam tutaj opisać. Zacznijmy od koordynatów. Klikamy F3 i od razu zauważamy, że nad kurczakiem nie pojawia się numer ID. Ta opcja została odsunięta. W zamian tej opcji została dodana nowa pozycja o nazwie seed. Czyli my wpisaliśmy seed Gimme a Break, tutaj pojawiła się wersja numeryczna. Prawdopodobnie pojawi nam się ta sama mapa, gdy wpiszemy ten numerek, jak wtedy, gdy wpisaliśmy Gimme a Break. Jeżeli chodzi o mgłę, mgłę nie możemy już zmieniać za pomocą klawisza F. W tej chwili musimy kliknąć F3 i wtedy dopiero F. Tutaj ważne jest to, że nie możemy po prostu kliknąć F3, musimy to przytrzymać. Czyli przytrzymujemy F3 i zmieniamy klikając F. Warto także wspomnieć o tym, że w głębszych ta mgła robi się bardziej gęsta, sama z siebie i bardziej ciemniejsza. Teraz przejdźmy do zakładki Options. Tutaj na pierwszy rzut oka zobaczymy nową pozycję o skrócie FOV. Ten skrót, rozszerzenie tego skrótu to Field of View, czyli po polsku pole widzenia. Bardzo fajna opcja, możemy dzięki niej zmieniać po prostu pole widzenia naszej postaci. Możemy je zwiększać, jak widzimy, tutaj na przykład jest trawa, a zwiększamy to, już widzimy, co znajduje się za tą trawą. Możemy grać na Normal, możemy grać na Quake Pro. Ja ogólnie już grałem kilka godzin, więc przyzwyczaiłem się i do tej, więc dla mnie nie ma tu większej różnicy. Bardzo fajna opcja, można się tym pobawić, można także grać na takich opcjach, to tutaj zależy kto jak woli. Kolejną zmianą zobaczymy tutaj w pozycji wideo, w zakładce wideo. Mamy tutaj nową opcję jasność, czyli brightness. Możemy ją zwiększać, zmniejszać. Skutki tutaj zmiany tej jasności można łatwo zauważyć na głębokich wodach. W tej chwili nie widzimy dna. Gdy jednak zwiększymy tą całą jasność, to nagle widzimy wszystko coraz lepiej. Wy może nie widzicie tego na filmie, aczkolwiek ja tutaj wszystko dobrze widzę, tam na dole pływające kałamarnice. Więc to jest naprawdę dobra metoda. Kolejną zmianą jest dodanie do zakładki Controls nowej pozycji, czyli Pick Block. Button 3. Button 3 to kółeczko od myszki. Jeżeli takiego nie mamy, to nie mamy tego przycisku. Tutaj opisywałem już
to w pewnej ciekawostce. Aczkolwiek teraz to zostało dodane oficjalnie do gry. Klikając kółeczkiem na przykład na piasek, to piasek w ekwipunku automatycznie nam się zaznaczy. Klikając na ziemię, to wtedy ziemia nam się zaznaczy. To jest przydatne, gdy coś budujemy i do innych tego typu czynności. Ostatnią zmianą, która jest związana z opcjami z menu gry, z wyglądem, którą wam dzisiaj przedstawię, jest zmiana w dziedzinie HUD, czyli Heat Up Display. To jest to, co widzimy na ekranie. Tutaj dodano nowe pozycje. Dodano pozycję doświadczenia, pasek doświadczenia, który wraz z napełnianiem go rośnie, potem znowu maleje, rośnie i tak dalej. Dodano także pozycję głodu i zmieniono pozycję zmieniono pozycję punktów obronnych. W tej chwili jest ona nad sarduszkami. Więcej informacji o nowym pasku doświadczenia oraz nowym pasku głodu dowiecie się w kolejnych odcinkach. Dobra, myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Moim zdaniem wyczerpałem temat do końca. Temat opcji, temat ustawień menu gry. No, czekają was jeszcze kilka dobrych, dłuższych odcinków, ciekawszych. Będą one z gry. Mam nadzieję, że dzisiaj dużo się nauczyliście, że pomogłem wam trochę i tak jak zawsze, lubicie film, to kliknijcie fajne. Jeżeli bardzo lubicie, to dodajcie go do ulubionych. No i to było na tyle. Subskrybujcie, jeżeli chcecie dostać informacje o nowych filmach. Ja jestem Patryk, życzę miłej gry i pozdrawiam.